Witam serdecznie, nazywam się Adam Blok, jestem trenerem zapasów w klubie sportowym Bloczek Team Pelplin. Na co dzień jestem żonaty, mam dwójkę wspaniałych dzieci, no i jakieś setkę dodatkowych dzieci tutaj na macie, że tak powiem. Pana zawodniczka z pańskiego klubu przywiozła dla klubu, myślę, dla gminy, dla miasta, dla rodziny, dla samej siebie brązowy medal. Jak pan odbiera to, co się wydarzyło? Przede wszystkim ten brązowy medal jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, oczywiście pozytywnym. Ona przerosła sama siebie, bo to jest naprawdę wynik. Jak sobie możesz wyobrazić, że jesteś trzecią zawodniczką Mistrzostw Świata, tak? To już naprawdę jest bardzo, bardzo wysoki poziom. Tam jest każda walka, to jest, że tak powiem, jako życie, a więc co czuję? Czuję wielkie zadowolenie, bo wiadomo, jest to, mam nadzieję, przełomowy sukces przede wszystkim dla Magdy, przede wszystkim dla mnie jako trenera, jeszcze dawający moc, zastrzyk motywacji do dalszej pracy, że warto, ale też dla całego klubu, dla wszystkich zawodniczek, zawodników, że w krótkim, stosunkowo krótkim czasie, mówimy o 5 latach, naprawdę jeśli ktoś poświęci całą swoją energię w te zapasy, to jesteśmy w stanie robić duże rzeczy, jakim jest brązowy medal Magdaleny. Jeżeli chodzi o pracę w klubie, o to, gdzie państwo mogą trenować, gdzie zawodnicy mogą trenować, czy te warunki są idealne do tego, aby kształcić następne pokolenie mistrzów? Ja myślę, że te warunki ani nie są nie wiadomo jak idealne, ale też nie są złe, tak? Mam tutaj troszkę inny problem związany z tym, że musimy tą matę często składać. To jest dla nas problem. Ja zaczynam zajęcia o 15, zaczynam dzieciaczkami i ja muszę ją często w zimę. Mówię o zimie, bo tutaj już piłkarze grają i tam inne dyscypliny. Ja muszę ją składać, rozkładać, a z dzieciaczkami, które mają 5, 6, 7 lat, to jest naprawdę uciążliwe, że tak powiem, bo ta mata jest naprawdę, ten pokrowiec jest ciężki i jest to ciężkie, tak? A więc mamy nadzieję, że sytuacja sportu w naszej gminie na tyle będzie komfortowa, że my praktycznie tą salę dostaniemy, że tak powiem, nie na wyłączność, ale do sportu walki choćby, tak? Choćby do takich rzeczy, w którym my nie będziemy musieli składać tej maty, bo to jest dla nas naprawdę bardzo ciężkie. My z rana z Magdą trenujemy o 10 rano i czasami sami w dwójkę musimy tą matę rozkładać. To samo rozłożenie tej maty zajmuje nam 40 minut, tak? To jest sporo czasu, tak? Bo to naprawdę w dwójkę rozłożyć taką matę to nie jest łatwa rzecz. Aczkolwiek takie warunki, ja mówię, że te sale, takie jakie tutaj widzimy, mają swój klimat, tak? Jak dopieścimy parę rzeczy, troszkę pójdzie inwestycja tutaj, żeby to gdzieś tam odnowić, ale nie wiadomo w jakim stopniu, to naprawdę ta sala ma swoją duszę. To na takich salach właśnie rodzą się mistrzowie, tym bardziej w sportach walki, gdzie tutaj trzeba dużo charakteru. Ja uważam, że za dobre warunki też to nie byłoby okej. Okay. Zapaśnik czy sportowiec sportu walki musi po prostu przede wszystkim mieć to coś, a nie warunki. Tutaj mówię, wychowywali się tacy mistrzowie już dla niektórych pewnie pokoleń zapomniani. Ja bardzo cały czas wspominam i tutaj mówię, pan Leszek Kosedowski, który nas często odwiedza, medalista olimpijski brązowy z Montrealu, jego brat pan Krzysztof Kosedowski, też brązowy medalista już z Moskwy. A więc mówię, tutaj tych potencjał na tej sali jest. To człowiek decyduje o tym, jak mocno się zaangażuje. Jeśli on naprawdę bardzo jego serducho będzie chciał być sportowcem, to na każdej sali, jeśli rozłożymy kawałek maty, on może zostać mistrzem. Czy pan teraz przyrównał Magdę do braci Kosedowskich? Nie, to jeszcze nie, to nie jest z tego wymiaru sukces. Oni nie byli medalistami olimpijskimi jak najbardziej, ale jako każdy trener, który wierzy w sukces, musi takie przykłady dawać. Oni są wspaniałymi ludźmi. Miałem przyjemność poznać i niedawno mieliśmy spotkanie z panem Leszką. Fenomenalny człowiek, a więc wzór tutaj do naśladowania naszej młodzieży. Jeśli by mi ktoś powiedział rok temu, że Magda będzie medalistką Mistrzostw Świata, myślę, żebym nie uwierzył. Nie chodzi o to, ja po prostu staram się być zawsze racjonalistą. Ja pierwszy raz widząc ją, oczywiście zaraz widziałem iskrę w oku, wiedziałem, że to jest coś, bo pewne rzeczy wytrenujesz. Wytrenujesz techniki jakieś, wytrenujesz wytrzymałość, zrobisz motorykę, tak, wszystko zrobisz, ale charakteru nie wytrenujesz, tak. To jest to coś i mówię, ona to coś ma. Ja wiedziałem, że z roku na rok tam ona po prostu będzie ten podnosiła sportowy swój poziom. Pierwszy medal Mistrzostw Polski, potem medale gdzieś tam dalej i tutaj gdzieś to jest takim, że jest ten medal Mistrzostw Świata. Dla mnie to jest naprawdę coś niebywałego i mam nadzieję, że jeśli chodzi o Magdę samą, że to ją tknie naprawdę jeszcze bardziej do większej pracy, że warto, że te marzenia mogą się spełnić, że te Igrzyska Olimpijskie naprawdę nie są daleką drogą, tak? To mówię, to jest rok
Tokio, tak? Może być ciężka, aczkolwiek na pewno będziemy rywalizować. Jakby mi ktoś powiedział rok temu, tak jak powiedziałem, że będzie brązowy medalistą mistrz świata, no powiedziałbym tak, kto wziął trochę z przymrużeniem oka. A jest, dzisiaj jest. A więc ten kolejny rok, no mówię, my jesteśmy od tego, żeby, ja jestem od tego, żeby ją jak najlepiej przygotować. Staram się jak najlepiej potrafię. A ona jest od tego, żeby dać super walkę, żeby dać się zaangażować, żeby zawalczyć to, jaki mamy plan w tej walki, z jego zrealizować i zostawić serducho. Z tym zostawieniem serducha nie ma u niej problemu. Wiadomo, mało kto wie, jaką my pracę wykonaliśmy, tak? Ona dodatkowo jeszcze dorabia, pracuje w szkole jako przedszkolanka, żeby były pieniążki na to, żeby mogła w tym sporcie uczestniczyć. Jest potem w międzyczasie gdzieś tam jest zwalniana, robimy tutaj trening z rana, potem robimy po południu. 200 dni co najmniej w roku na obozach kadry, tam sparing partnerki, zawody, a więc tego jest mnóstwo, to się nie bierze. My robimy średnio 13 jednostek w tygodniu, tak, treningowych, z każdego tygodnia, tak, już nie wspomnę o obozach, rozłąka z rodziną, tak, to jest coś, ale nie żebym narzekał, tylko mówię, jakim to jest kosztem, tak, chociaż ona jest świadoma tego, podjęła decyzję, tak, i wie, tutaj ma cel prosty, Paryż 2024, medal olimpijski. I będziemy wszystko robić, żeby to się udało, tak? Ona jest naprawdę gdzieś tam taką wojowniczką. Jeśli dalej to będzie tak wszystko wyglądało, to naprawdę będziemy mieli jeszcze bardzo dużo pociechy z niej. I przede wszystkim z jej podejścia do życia, bo jest wielkim przykładem dla innych. I te pokolenie młodsze, tam już jest dużo fajnych dzieciaczków, dziewczyn już młodszych. Jest taka Patrycja Strzelczyk, która była w tym roku piątą zawodniczką Mistrzostw Europy. Na 4 sekundy do końca wygrywała z Niemką 2-0 i przegrała przy się 2-2, no ale mam nadzieję, jak tu mówię, to się nie odwlecze, to się nie uciecze, a więc za rok już ten medal też będzie, a więc mówię, ona raz, że jest tutaj naszym takim rodzynkiem, który jako pierwsza takie naprawdę bardzo duże rzeczy robi, a drugi raz, że jest dobrym człowiekiem, który daje wzorce innym osobom z klubu, tak? To jest bardzo ważna rzecz. Czy dla innych klubowiczów, tak jak pan trener wspomina, jest ona takim wzorem? Czy inni zawodnicy, którzy przychodzą trenować, mówią na przykład, że chciałbym być jak Magda, czy chciałbym zrobić to jak Magda, albo że chciałbym też zdobyć medal Mistrzostw Europy, czy też Mistrzostw Świata? To jest wszystko podzielone, bo wiadomo, też jest tak, że te osoby są niezazdrosne. I zazdrość jest super, bo to jest czymś, co nabawa mnie do dalszej pracy. Jeśli ktoś jest zawisny, to jest bardzo złe, a jeśli jest ktoś zazdrosny, on może jeden o tym powie, jest bardziej otwarty, drugi nie, ale to jest bardzo dobra rzecz. Ja też chcę być, to w umyśle jest tak, ja chcę być tutaj jutro, pojutrze. Jeśli naprawdę będę chciał, to każdy jego jest w rękach. A jeśli chodzi same takie domacalne, takie, czy ktoś porównuje do Magdy, no miałem takie sytuacje na przykład, że dziewczynka 7-letnia, proszę mi zrobić fryzurę tak swojej mamy jak Magdy, tak? A więc na pewno te dzieci tak. Starsi to są troszkę już tam po 15-17 lat, inaczej do tego podchodzą, ale myślę, że w głębi serca je bardzo mocno kibicują i też chcą po prostu być na tym miejscu, a więc ten tak, jak to powinno być, pozytywnie zazdroszczą. Jakie dalsze plany, jeżeli chodzi o klub? Powiem troszkę, tak, może też inaczej, jestem troszkę więźniem swoich sukcesów. Jest to nieskromne może, aczkolwiek tak jest, to się tak rozrosło, jak to ja to zaczynałem 5 lat temu, w małej miejscowości tutaj nieopodal Pelplina Rajkowy, no to robiliśmy to dzięki tam uprzejmości władz rajkowskich, robiliśmy to w takiej małej świetlicy wiejskiej, rozkładaliśmy jakoś, mieliśmy taką starą matę i to tak zaczęliśmy. Ja jestem taki człowiekiem, że pierw lubię coś pokazać, zrobić, a potem komuś powiedzieć, pomóż mi czy coś, tak? A więc tam zaczęliśmy i po pół roku już zaczęło to wszystko tam gdzieś tam tych dzieci było z 30, zaczęli już naprawdę już jakiś poziom ten sportowy mieć. Zaprosiłem pana burmistrza, wtedy pana Patryka Dębskiego, żeby to zobaczył. On zobaczył, myślę, że tak się pozytywnie zaskoczył i zaczęliśmy rozmawiać, że tutaj w Pelplinie to też powołać tą sekcję. Udało się tutaj, teraz tak jak widać, jesteśmy na tej hali, to jest też jakiś osobisty sukces, tak, że możemy tutaj trenować. I tak tutaj zaczęliśmy ten klub i ten klub teraz na dzień dzisiejszy, mówię, jest tak, że u nas tutaj jest setka dzieci, w środę się przewija tych króciutkich, a my zaczynamy o 15, ja zaczynam, o 21 jestem w domu, tak, już nie wspomnę, że z rana jeszcze robię z Magdą trening. Dodatkowo mamy jeszcze super podsekcję tam właśnie, gdzie Magda podchodzi w Lubichowie, gdzie jest tam super pan prezes, pan Seweryn Murawski, który te dzieci ściąga, jest w
UEFistą. Nie ma za dużo wspólnego z zapasami, oczywiście pod kątem szkoleniowym, ale jest super wychowawcą i te dzieciaczki namawia. I poprzez naszą współpracę, moja żona jest tam trenerką, zaczyna to zataczać fajne koło. Takich tutaj za Magdą, tutaj jeszcze jest chyba z 5-6 fajnych dzieciaczków z Lubichowa. Mówię, w tym roku już mamy 9 medalistów Mistrzostw Polski samych. Mamy 6 razy reprezentował nasz kraj na igrzyskach europejskich, na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. No mówię, to tych wyników, aż ten rok jest po prostu przeszło to wszystko, to takie apogeum tej naszej wspólnej pracy, bo to nie tylko, że tak powiem, zawodnicy, ale to też są rodzice wspaniali. Wiadomo, to podstawa to dzieciaczki, które że tutaj chcą, są, ale rodzice, działacze, tak, którzy nam pomagają, tak. Tutaj mówię, pan Rąbała bardzo mocno nas wspiera, za co bardzo dziękuję. Przede wszystkim to jest taka się stworzyła jedna wielka rodzina troszkę, myślę, tak. Mieliśmy tych sukcesów naprawdę w tym roku aż nadmiar, że tak powiem. Jak to tak dalej w takim tempie pójdzie, no to sama moja osoba nie wystarczy, będę musiał zrobić jakąś kopię, że tak powiem, albo znaleźć taką osobę, która będzie też tutaj chciała mi pomóc, tak? Bo niestety jakieś to pieniążki z tego nie są, tak? Trzeba to łączyć na dzień dzisiejszy, tak? To musi być pasja. Ja uważam, że w ogóle w sporcie, jeśli chcesz być prawdziwym trenerem, to powinien zacząć od pasji. Jeśli nie masz pasji, to nie będziesz trenerem żadnym, tak? Mogą ci dawać miliony, że tak powiem, tym bardziej w tym sporcie, gdzie tutaj, ja zawsze mówię, zapasy to nie jest sport, to jest życie. To jest moje życie, tak? To jest wszystko, co mnie dotacza. Każda moja myśl jest przy zapasach. Każdy krok, który robię, że tak powiem, do przodu jakiś ten, to przede wszystkim, że tak powiem, weryfikuję to z zapasami, tak? Przemyślam, czy to będzie ten, czy ja mogę pojechać na wakacje, a tutaj ten musi się przygotować, ten. Wszystko jest ułożone pod zapasy, całe moje życie. I oni tak samo, myślę, że widzą to zaangażowanie i dlatego to tak wszystko szybko idzie do przodu, a więc mówię, to jest taka wspólna praca, jedna wielka rodzina, ale przede wszystkim, mówię tutaj, może jeszcze nie powinien dziękować, ale podziękuję mojej żonie, że na takie wariacje pozwala. Mamy też 2 malutkich dzieci, które czasami w domu jest różnie, wiadomo, no ale pozwala na to, też jest zaangażowana, też jest trenerką i ja zawsze mówię, jeśli ktoś kogoś kocha, to na pewno pozwoli robić to, co kocha ta osoba. W miarę zdrowego rozsądku, wiadomo. Skoro mówimy o pelplińskim klubie sportowym Bloczek Team, w jaki sposób do życia tego klubu przyczynia się gmina? Gmina jest, że tak powiem, głównym sponsorem tego klubu, tak? Wspiera nas poprzez coroczne finansowanie z dotacji, tak? Wspiera nas, że tak powiem, pan burmistrz, gdzie mogę z każdym jakimś tam problemem przyjść, tutaj gdzieś tam w miarę możliwości stara się nam tutaj pan Mirosław Chyła pomóc, tak? Że tak powiem, mówi Adam, jak coś tam będzie ten, to proszę przyjść, bo coś tam pomyślimy, tak? Mam nadzieję, że teraz ten sukces, który jest, to taka, ja mówię, wisienka na torcie, ten medal Magdy, że już nie będziemy musieli się martwić o pieniążki, że tak powiem, o takie rzeczy. Wiadomo, w ramach rozrostu tego klubu, on się tak rozrósł, że też te koszty są coraz większe, tak? No i mam nadzieję, że już przyszły rok też tutaj gmina jeszcze bardziej doceni nasze tutaj wysiłki i już nie będziemy się martwić o to, czy będziemy mieli na to, żeby Magda mogła się realizować w sporcie, bo nie oszukujmy się, ona też jest młodą osobą, która ma różne potrzeby, a na dzień dzisiejszy naprawdę to jest gdzieś tam, jeśli chodzi o jej osobę, dłubanie, że tak powiem, żeby tutaj troszkę, tutaj. Ja bym chciał, żeby naprawdę w tą osobę i to się zwracam też z wielkim prośbą do wszelakich ludzi dobrej woli, jakby chcieli się zainteresować tą osobą, żeby 5 lat jej dać to wszystko, żeby ona mogła tylko trenować, żeby nie musiała się niczym zajmować. A myślę, że za 5 lat staniemy razem, zrobimy sobie zdjęcie z medalem olimpijskim z Paryża i wszyscy będą zadowoleni. Mówię, te dotacje gminy, które są, za to bardzo dziękuję, bo to są dotacje, które pozwalają nam na potrzeby związane z samym szkoleniem, tak? Czyli z wyjazdami, a my wyjeżdżamy co tydzień na zawody, wiadomo. Ja nie chcę teraz się skupić tylko na Magdzie, wiadomo, ona jest tutaj na dzień dzisiejszy najlepszą zawodniczką, ale też jest grono dzieci, które musi się szkolić. Jeśli tylko się skupi na Magdzie, Magda w jakimś czasie wreszcie odejdzie, tak? A ja trenerem będę się jeszcze sporo lat, tak? Jak nie zatoczymy te koła, to tych zawodników nagle nie będzie, że to tak Adam Blok stryknie i ci zawodnik kolejny tak przyjdzie. A więc oni muszą szkoleni być, tak? Muszą dużo jeździć na zawody, muszą dużo trenować, muszą mieć odpowiedni sprzęt i na to wszystko mamy. Jakby jeszcze tutaj zabezpieczyć, mówię, te takie potrzeby związane z, tak jak tutaj z Magdaleną, zawodniczką, która
która już postawiła stricte na zapasy, tak, żeby jej te 5 lat udostępnić naprawdę takie warunki finansowe, że ona może się tylko na tym skupić. A mówię, naprawdę warto, tak, warto. Jeśli to zrobimy, to naprawdę za 5 lat, tak jak powiedziałem, będziemy się cieszyć wspólnie, razem z gminą, razem ze sponsorami, ludźmi dobrej woli i wszyscy w koło z jej medalu olimpijskiego. Ja w to głęboko wierzę. Jeśli to się tak rozwija, dlaczego bym nie miał wierzyć, to jest po prostu... Myślę, że nie zabraknie jej tego zapału, a wręcz przeciwnie, ten sukces jeszcze bardziej ją podciągnie. Ale no, za tym też muszą pójść środki, że tak powiem, żeby ona mogła spokojnie realizować się w sporcie, tak? No bo wiadomo, rodzice, którzy są wspaniałymi ludźmi, po prostu nie chciałaby na pewno od rodziców tak kolejne 4 lata, tak? Powiedzmy, no brać tych pieniążków, ona by chciała wręcz przeciwnie. I już teraz uhonorować za to, co zrobili dla niej wcześniej, tak? A więc mówię, to jest tak, że mówię, że na dzień dzisiejszy ja naprawdę bez gminy bym tutaj nie istniał i bardzo dziękuję za te środki, które jakiekolwiek mamy, tak, no bo to nie są też tam jakieś małe środki, ale to starcza stricte na szkolenie, tak, a brakuje nam pieniążków właśnie na takie pojedyncze osoby, tak jak Magda, tak, myślę, że tych osób jeszcze też przybędzie, tak, żeby po prostu ci, którzy już naprawdę na to postawili, a nie jest ich dużo, na dzień dzisiejszy jest tylko Magda, tak, która postawiła stricte, już jest po szkole, na zapasy, żeby ją tutaj zabezpieczyć te finanse, a myślę, że to nie jest jakiś duży problem, a więc myślę, przy wsparciu tutaj pana burmistrza i wsparciu gminy jesteśmy w stanie to zrobić. I o to bardzo gorąco wszystkich, mówię, w koło zainteresowanych sportu, bardzo proszę. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.